Już chyba jesteś. Chyba już jesteśmy, dokładnie. Witam wszystkich serdecznie. Witam Cię, Magdaleno, Republika Długich Spódnic, z tej strony Natalia Romaniuk. Pragnę przywitać moją, jest mi niezmiernie miło przywitać niezwykłego gościa. Ja zawsze nigdy nie wiem, jak zaczynać te live'y i tak długo się w ogóle nawet ich później nie oglądam, bo nie mogę patrzeć na ten początek, zanim się rozkręcę. I tak jak dzisiaj sobie myślałam o tym, jak to będzie z tą rozmową z naszym naprawdę niezwykłym gościem, z Magdaleną Blistak, to doszłam do wniosku, że po prostu tym razem ja się nie przygotuję i pozwolę Magdzie mówić. Więc witam Cię, Magdo, z całego serca. Jest mi niezmiernie miło Ciebie tutaj gościć. No ja Ciebie też witam bardzo serdecznie, z otwartym sercem, bez planu. No i co, i dziękuję, że mnie zaprosiłaś z tego wywiadu, bo to jest mój pierwszy raz na Belief TV, także wiesz, niesamowite. Tak. O, tam jest już się ktoś pojawia, witamy wszystkich, cześć dziewczyny, fajnie, że jesteście z nami, cześć Edytko. O Edytce muszę powiedzieć, bo to Edyta jest tą osobą, która mnie skierowała w rejony Twojej przestrzeni kobiet. I Edytko Brucha, z całego serca Ci dziękuję, bo nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Ty. A dwa słowa jeszcze tylko powiem do tych osób, które nie znają Magdy. Magda Glistak, coach kobiecej mocy. Szybciutko przeczytam jej bio. Zaczęła swoją przygodę z rozwojem osobistym aż 15 lat temu. Od 9 lat profesjonalnie zajmuje się coachingiem oraz pracą nad podświadomymi blokadami i ograniczeniami. Kilka lat temu, pod wpływem swojej własnej potrzeby i pragnienia serca, jej coaching skierował się w stronę pracy z kobiecością. Po 3 latach studiowania i praktykowania mistycznych nauk o kobiecości pod okiem specjalistek z różnych stron świata, to mnie interesuje, może opowiesz, z kim pracujesz, Magdalena stworzyła przestrzeń, gdzie kobiety mogą przebudzać się i dotykać mocy swojej kobiecości. Spotkania przestrzeni to ponadroczny cykl regularnych spotkań w Londynie oraz 1,5 roku prowadzenia kursów online. Jej misją jest przywrócenie właściwego miejsca i szacunku kobiecości, która ukazuje naszą wrażliwość, ciepło, wewnętrzne piękno, sensualność, to czego pragnie męskie serce, a czego nowoczesne kobiety sobie odmawiają, nawet o tym nie wiedząc. No to jest tak pięknie napisane, Magdaleno, i powiem Ci, że znakomicie wpisuje się w to, z czym ja idę od jakiegoś czasu. Stworzyłam sobie właśnie tą przestrzeń Republiki Długich Spódnic, bo bardzo zależy mi na tym, żeby kobiety odnajdywały drogę do tej wewnętrznej mocy. Ja to nazywam sobie prakobietą, czyli tą matką, naszą pramatką, którą każda z nas nosi w sobie i która gdzieś tam w nas głęboko siedzi, ale tak bardzo często jesteśmy od niej odcięte w dzisiejszym świecie. Właśnie zakładamy te spodnie, zapominamy o tych spódnicach, jesteśmy po prostu tak mocno w tej energii męskiej. Ja się nazywam Natalia Romaniuk, dla tych, które mnie nie znają, to tylko szybko się przedstawię i oddaję głos gościowi. Jestem doktorem sztuk pięknych, jestem artystką, grafikiem, maluję, projektuję, jestem koordynatorem kierunku grafika na WSTI w Katowicach, pozdrawiam moich studentów, których ogromnie kocham i jeszcze po godzinach jestem instruktorką tanga argentyńskiego. Tyle o mnie. O, wow. Kobieta po prostu, rakieta, wszystko w jednym, rozproszona na tysiące możliwych kawałków, nie potrafiąca się zlepić do kupy. Magdo, powiedz mi, jak to jest z tą kobiecą mocą? Czym ona dla Ciebie jest? Jak ją aktywować? Jak znaleźć do niej drogę? O, no to jest rzeczywiście pytanie jedno, na które mogę mówić godzina albo dwie, albo trzy. Ojej, czym jest, wiesz co, ciekawe, bo akurat tak jak byłaś na tym webinarze, tak, o którym mówiłam, o tej różnicy między mocą a siłą, no kobieca moc to jest dla mnie, wiesz co, to coś, co płynie od środka, to płynie od tego korzenia twojego istnienia. Jak jesteś mężczyzną, no to od tej męskości, jak jesteś kobietą, to od tej kobiecości. I wiesz, to jest trochę tak, że kobieta jest wszystkim tym, co w jej wnętrzu, tak? To jest tak, jak kobieta jest zbudowana, wiesz, ma łono, ma serce, to wszystko jest takie tajemnicze i w środku. Mężczyzna jest bardziej skierowany na zewnątrz, więc dla mnie moc to jest to coś, co wypełnia od środka. Tam są te pragnienia, tam jest to takie ukorzenienie w swojej mocy, tam jest ta wartość siebie jako
kobieta, jako bogini, wiesz, to jest wszystko w środku, a jak kobiety żyją w tej męskiej energii i są na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, to one w ogóle nie wpuszczają się do środka, one nie są w stanie odkryć tej mocy, tych diamentów, tych skarbów, które są w środku, no bo skierowane mają energię na zewnątrz, no i to jest, wiesz, no to trzeba, żeby zacząć to w ogóle aktywować, to trzeba pójść do środka. Ja pamiętam, jak to u mnie się wydarzyło, to chyba wszystko się zaczęło w takim momencie, jak ja, wiesz co, jednego dnia spojrzałam w lustro i patrzyłam się w to lustro tak długo i zrozumiałam jedno, że ja w ogóle siebie nie znam, że ja nie wiem, kto mieszka w środku. Dokładnie. Ale to ja te wszystkie role, które wykonuję, tam dziewczyna, pracownica, siostra, ale tak jakby te role ściągnąć, wiesz, i to był ten początek. I dlatego jak uczę kobiety kobiecości, to też zawsze mówię, trzeba zacząć od odkrywania swojego wnętrza. I jak się trochę tam już coś odkryje, to też jest coś takiego, że cię wtedy to porywa. Ta kobieca moc to jest tylko kwestia przebudzenia tego zaczęcia, a potem to zaczyna porywa cię po prostu, no i płyniesz, no, w odkrywaniu tych, wiesz, różnych poziomów kobiecości. Tak. Dokładnie. Powiedziałaś w tym webinarze takie słowa, które gdzieś we mnie zapadły, ponieważ ja myślę, że ja też długo byłam w takim muszę i cały czas muszę. Powiedziałaś, cytuję, kobieta jak działa z pozycji muszę, to się spala. I to jest kwintesencja w zasadzie, prawda, wszystkiego. Tak, bo to jest, wiesz, to jest operowanie wtedy na tej męskiej energii, robię, muszę, wiesz, to jest takie zorientowanie się na cel, idę i zabiję tą zwierzynę, bo tutaj muszę zadbać o pożywienie. To jest wejście trochę w męską rolę i wiesz, my możemy mówić, my jesteśmy nowoczesne kobiety i tak dalej, ale DNA, nasze komórki, to, co jest wbudowane w nas, to po prostu jest i my tego nie zmienimy. To tak samo jak, wiesz, od początku dziecko jest rodzone w jeden sposób, powstaje raczej też w jeden sposób, jeśli chodzi o naturalne powstawanie i no tego się nie zmieni. I tak samo my nie możemy w tych naszych ciałach, wiesz, się spodziewać, że my jako kobiety nowoczesne możemy być robokopami, wiesz, osiągać, muszę, powinnam, bo to wypala, to jest znowu na zewnątrz, wiesz, i to jest takie wchodzenie w tą siłę, czyli muszę zakasać rękawy i naprawdę tak popracować, a kobieta może tworzyć rzeczy wspaniałe w życiu, może, wiesz, kręcić się jej biznes w oparciu o kobiece cechy, gdzie przychodzą rzeczy, gdzie jest ci prowadzić biznes łatwiej, przyjemniej i nawet więcej zarabiać, o dziwo, wiesz? Bo to naprawdę... No właśnie, dokładnie, bo to połączenie z tą mocą, to jest takie połączenie z tym swoim wnętrzem, prawda, ze sobą, ze swoim sercem. I ty też przepięknie o tym mówisz, że kobieta ma takie dwa ośrodki, że ma ośrodek serca i ma ten ośrodek, którym jest łono, które tak naprawdę jest chyba troszeczkę zaniedbane w dzisiejszych czasach. Jakby też wspominasz o tym, że kobiety... jakby też nie zostały to w należyty sposób przekazane z pokolenia na pokolenie. No tak, bo to wiesz, często nie było czasu, nie? Jak miałyście mamy, ja akurat się wychowywałam bez, to na pewno mamy były zabiegane, zalatane i nie miały, wiesz, czasu się zajmować takimi rzeczami, tylko trzeba było w tych czasach przetrwać, tak? Z kolei one, jak były mamy, były małe, to też wtedy, wiesz, te wcześniejsze lata, jakie były, to też było przetrwanie i tam nie było, jak się skupia, że tak powiem, w hierarchii Maslowa na tych podstawowych, że tak powiem, survival, na tych podstawowych rzeczach, które musisz mieć zapewnione, to nie jesteś w stanie, wiesz, o jakichś wyższych tam mówić, więc to jest takie zaniedbanie, które chyba wyszło z tego, że po prostu tak musiało trochę być i my niestety teraz płacimy tym zaniedbaniem, ponieważ my nie wiemy jak, wiesz, tak. My myślimy, że ta kobiecość to o, sukienki, wiesz, tutaj botoks, tutaj usteczka, ale to naprawdę nie o to chodzi, bo widzisz na pewno nieraz kobietę, która nie ma tego, jest bez makijażu, a po prostu od niej bije to coś, a jest taka, która jest zrobiona od góry do dołu i za jej oczami nie ma nic, wiesz, tam nie ma życia, tam nie ma no nic, no patrzysz w oczy takiej kobiecie i to jest na przykład dla mnie, jak ja widzę taką kobietę, to ja już rozpoznaję, że ona ma ten balans kobiecości zaburzony, ponieważ ta kobiecość jest w środku.
Wiesz. Dokładnie. Czyli, no. Ale wiesz co, mi się wydaje, że tak jak mówię, że jest to troszeczkę to odcięcie, troszkę od korzeni, które są związane z całymi pokoleniami kobiet, prawda? A kiedyś kobiety wychowywały się w kręgach kobiet. Teraz no jakby żyjemy w miastach, nie mamy takiego kontaktu jak kiedyś, no przynajmniej ja nie miałam. Ja nie miałam ze sobą takiej stojącej silnej linii kobiet. Babcia jedna bardzo wcześnie zmarła, druga była bardzo wyjątkową, ale też bardzo specyficzną kobietą, raczej powiedziałabym chłodną, i nie przekazała mojej matce i też jakby tej linii kobiet tej takiej siły. Ja nawet nie potrafię o tym mówić, bo to jest bardzo taki osobisty temat. No, też tej takiej świadomości, bo wiesz, to jest trochę tak, że ja teraz jak pracuję z kobietami właśnie nad budzeniem kobiecości, to ja mówię im, że ty nie robisz tego tylko dla siebie, ty robisz to dla swojej córki i ty robisz to dla każdej kobiety, która przyjdzie po tobie, bo ty nie miałaś skreowanego tego gniazda do tego, by ta twoja kobiecość zakwitła, to ty to skreuj. Wiesz, ty to uzdrów i to ty zapraszaj tą kobiecość, balansuj ją ze swoją męskością i w tym duchu wychowasz swoje dzieci, no nie? I to wiesz, chyba tylko w ten sposób możemy naprawdę zacząć zmieniać świat i przywracać to miejsce tej kobiecości. No. No nie jest to trudne, bo w pewnym momencie się, znaczy nie jest to łatwe, w pewnym momencie pojawiają się takie uczucia, jak już wiesz, zrozumiesz, co się wydarzyło, nie? Że tak matka, która była bardziej powiedzmy walcząca z tą kobiecością, która jej nie zaakceptowała do końca, to też jest pewien wynik jej doświadczenia, cierpienia, które ona ze sobą niesie, które jest spowodowane właśnie tym, że to ta kobiecość nie została w należyty sposób uhonorowana, nie dostała należytej opieki. Tak. I to zostało gdzieś tam przekazane córce i ta córka po prostu gdzieś szła wiele, wiele lat z tym i dopiero teraz zaczyna tą kobiecość poznawać. I ty też dużo mówisz o tej relacji z matką. To też jest tam ważne, prawda, w twoim nauczaniu. Tak, bo wiesz co, tak właśnie powiem to ogólnie, że dla mnie, bo ja już pracę z kobietami naprawdę swoją własną metodę i opakowałam ją właśnie jako ten Inner Beauty Activation Program, ale o czym tu chcę powiedzieć? O tym, że w budzeniu kobiecości trzeba pracować na trzech poziomach. Na poziomie ducha, tak, na poziomie umysłu i na poziomie ciała. I ta relacja z mamą to jest właśnie taki bardzo silny duchowy poziom, od którego my się odcinamy, ponieważ bardzo często jest tak, że kobiety to albo miały mamę, która była heterą, kontrolującą i w ogóle niszczyła w ten sposób tatę, więc dziewczynka sobie myśli, ja nigdy taka nie będę, tak? I jakby wewnętrznie odwraca się od tej mamy, czyli w jakiś sposób już tej mamy nie lubi, a niestety jest tak, że to, od czego uciekamy, i tak nami rządzi, tak? I tak za nami chodzi. To, czemu nie chcemy spojrzeć w oczy, i tak jest w naszej podświadomości i nami kieruje. I zazwyczaj te kobiety właśnie są też męskie, a nie chciały. Więc bardzo ja pracuję z kobietami na zasadzie, żeby też metodą trochę ustawieniową, żeby naprawdę wpuścić tą mamę do serca, a kobiety się tego boją, że jak ją wpuszczą i zaakceptują, to że będą takie same jak ona, a sobie nie zdają sprawy, że w sumie to już są takie same i się jeszcze odcinają, wiesz. A dzieje się coś magicznego na poziomie ducha, jak kobieta wpuszcza mamę do serca, tak samo jak mężczyzna musi wpuścić tatę, żeby się podłączyć ze swoim męskim. Jak kobieta wpuści mamę jako tą właściwą dla niej, jako tą, która ją urodziła, która zrobiła to, co miała zrobić, i żeby też pamiętać, że w sumie mama ci dała największy dar, jaki można dać człowiekowi drugiemu, bo nie ma nic większego niż życie. Więc cokolwiek ci mama nie dała, no to i tak jest małe w porównaniu z tym, co ci już dała, rozumiesz? Tak. I popatrzeć na tą mamę jako na mi właściwą.
wiesz, dzięki niej tutaj jestem. I jak się ten kanał, oczywiście są też techniki do pracy, czy jeden na jeden, czy w grupach, gdzie to można, że tak powiem, udrożnić, ale jak się zacznie ten proces, to wiesz, co się dzieje, Natalia? Zaczyna płynąć. Moje klientki czasami mówią, że to jest niby ciepło, niby miłość, ale to jest coś, co po prostu płynie między mamą a córką i to płynie od babci, prababci i praprababci i to jest to, co łączy, co, to jest to życie też, które, wiesz, przechodzi, żeby ona miała kolejne życie. I to jest ta nić tych wszystkich kobiet w twoim rodzie. I my, odwracając się wewnętrznie, czyli w sensie mając tutaj jakieś, wiesz, oceny na poziomie mentalnym o tej mamie czy o rodzinie, my się tak jakby odwracamy wewnętrznie od tego, odcinając się od tego przepływu. A to jest tak. I my nie możemy się bać, że wiesz, jak wpuścimy te kobiety, to będziemy mieć takie same losy jak one. Nie. To tak nie jest. Tylko chodzi, żeby na tym poziomie ducha, wiesz, to zacząć. To jeśli chodzi o mamę, to w mojej praktyce, w moim nauczaniu, to jest ten taki poziom duchowy. Nie? No jeszcze jest ten poziom mentalny i poziom ciała, ale mama, no to tak bardziej, wiesz, energetyka, to jest już energetyczna praca. Tak, bo też nie każdy ma mamę w swoim życiu, prawda? To jest też tak, że tak jak mówisz, że gdzieś tam ta mama mogła jej po prostu zabraknąć. Ale wiesz, no powiem ci, że na przykład w moim przypadku, wiesz, mi się wydaje, że ja jestem, że tak powiem, specjalistką od kobiecości też nie bez powodu, bo mama zmarła, jak ja miałam rok, więc wiesz, ja byłam bardzo odcięta od mamy i też nie mogłam się w żaden sposób połączyć z tym, no bo jak? Wiesz, jak się to połączyć, jak nie ma, nie? Ale to naprawdę, to jest na poziomie duchowym, energetycznym i się można połączyć. I ja, gdy się połączyłam, to zaczęło mi tak płynąć w życiu, wiesz, bo od mamy wszystko płynie. Mm. Tak, mama, jest płynie. To bramą, prawda, życia. Czy? Mama jest bramą życia. Mówię, że mama jest bramą życia, prawda, to co powiedziałaś. Ale więc, nawet jak mama zmarła, wiesz, nawet jak odeszła, to są sposoby i metody pracy, gdzie możesz... wiesz, restore, czyli tak odzyskać to połączenie, które było gdzieś tam przerwane z jakichś powodów, bo w sumie to przerwanie to też się często robi też w naszym sercu. Jak my na przykład już jesteśmy dorosłe i nie daj Boże czytamy książkę typu Toksyczni rodzice, to wtedy my się tam odcinamy na maksa, wiesz, to jest po prostu, to czytanie takich rzeczy to jest nakarmienie swojego umysłu, ale odcięcie serca. Mm-hmm. Na dłuższą metę nie działa i osoby, które siedzą w rozwoju osobistym, chyba też się z tym zgodzą, bo po 15 latach to też już widzę, że wiesz, głowa często nas po prostu trzyma z daleka od miłości. Dokładnie. I poza tym też, wiesz, to ta relacja z mamą, ona jest bardzo specyficzna, bo mi się tak wydaje, że to już jest, wiesz, mam te swoje lata, że to już jest załatwione, no bo w końcu się jakoś dogadujemy, nie? Lepiej, gorzej, ale już jakoś się dogadujemy. Ale myślę, że to nie jest, to nie powinno być takie jakoś, tylko że to powinno być takie po prostu to głębokie zrozumienie dla tego, kim ona jest, czym ona jest w moim życiu, co ona w tym życiu właśnie dla mnie zrobiła, jak ona mnie wprowadziła w tę kobiecość, nawet jeżeli to nie było, powiedzmy, jakieś bardzo idealne wprowadzenie, to jednak pokazała mi, czym, co to znaczy być kobietą. No ja to mogę teraz naprawić, ja to mogę pociągnąć dalej, ja to mogę rozwinąć, ja mogę się w tym jakoś po prostu spełnić i zgłębić. No i tak sobie myślę, że w ogóle bycie kobietą to jest też taka niesamowita przygoda, prawda? Że właśnie ja też tak zaczynam pomalutku odkrywać to, co to w ogóle znaczy być kobietą, jak to jest, bo też całe życie walczyłam o tę swoją gdzieś pozycję w świecie męskim. Cały czas gdzieś tam mi się wydaje, że też wychodzę zbyt często z tej pozycji dominującej, często jest ciężko mi odpuścić, więc gdybyś mogła nam powiedzieć tak od siebie, co to dla ciebie jest być kobietą, to myślę, żeby nam się wszystkim przydało poznać twoją perspektywę. Wiesz, to tak z mojego punktu, no to są te dwa poziomy, jeśli mówimy tylko o kobiecości, czym jest kobiecość, no to mogę mówić, czym jest dla mnie kobiecość, ale jak się zapytasz, czym jest dla mnie ta kobieta, no
już mówimy o kobiecie, czyli o osobie, która no jest, funkcjonuje jako kobieta, żyje jako kobieta, urodziła się jako kobieta, ale pamiętajmy, że ma w sobie te dwie energie, tak? Kobiecą i męską. Więc dla mnie taka kobieta, która odkryła swoją kobiecość, zanurzyła się w niej, wiesz, rozbujała ją, jest w stanie trzymać sobie wtedy te obie energie w balansie i być tą kobiecą, miękką, ciepłą, wrażliwą, kiedy trzeba, ale gdy jest sytuacja, gdy, nie wiem, trzeba iść i na przykład coś w biznesie negocjować, to też jest w stanie użyć pewnych cech, już nie mówię tutaj wchodzę i zachowuję się jak facet, ale pewnych cech, które wychodzą z męskiej energii, wiesz, też jest moment, kiedy kobieta wychowuje dzieci, otacza je ciepłą miłością, no ale jak trzeba rodzić, no to też, że tak powiem, musi się zebrać, nie? Więc wiesz, to kobieta taka przebudzona, to jest dla mnie kobieta właśnie, która ma po pierwsze tą kobiecość i z miejsca tej kobiecości dopiero jest ta zdrowa męskość, bo dużo kobiet ma tak to zaburzone, wie, że kobiecość jest 5-10% w takiej sensie proporcji, że mało, a tutaj męskość jest ogromna, nie? I to, no to trzeba najpierw wrócić do kobiecości, ją w sobie wewnętrznie, wiesz, powiększyć, zaprosić, tak? Być w niej i dopiero wtedy też ten mężczyzna jest w stanie wewnętrzny służyć tej wewnętrznej kobiecie. I to się przekłada też na związki, wiesz, no z ludźmi na zewnątrz, no nie od kobiety. Kobiety na przykład często chcą, żeby, wiesz, mężczyzna im dawał to, czy tamto, czy je rozpieszczał, ale on nie będzie czuł powołania, by służyć kobiecie, dopóki ona nie zobaczy w sobie bogini. Jak ona zobaczy w sobie tą bogini i on poczuje i nią będzie, to na podświadomym poziomie on chce jej służyć. W takim sensie, wiesz, zrobić ją szczęśliwą, no. Ale wiesz, kobiety często tu się nie przebudziły, ale wymagania to mają. I to, wiesz, te oczekiwania, tak, wobec drugiego człowieka, prawda? Niekończące się i nierosnące. No dobrze, czyli to w jaki sposób tą boginię odkryć? Mówisz, że właśnie pracą do wnętrza, nie na zewnątrz, tylko do wnętrza, tak? Czyli są te trzy poziomy, nie? Ten poziom duchowy, poziom, czyli nasz duch, mentalny, czyli nasz umysł i ciało. Powiedziałam Wam o tym poziomie duchowym, gdzie właśnie zaczynamy od mamy, od udrażnienia tego przepływu. I chciałam to jeszcze właśnie powiedzieć, bo Ty mówiłaś coś o tym, żeby też zrozumieć właśnie, co mi ta mama dała i że mnie jednak wprowadziła jakoś tą kobiecość. Ja Ci powiem, że ja tutaj nawet bym nie szła w ten poziom mentalny, bo umówmy, zawsze, wiesz, coś mu dasz, on znowu znajdzie coś innego. Tak. Ja bym szła po prostu w przestrzeń serca i po prostu ją wzięła. Ją wzięła tak wewnętrznie do siebie, pozwoliła jej być taką, jaką jesteś. I powiem Ci, bo to też może jest ważne właśnie, że kobiety, które na przykład pracują jakąś metodą ze specjalistą na przykład, czy tam metodą ustawieniową, wiesz, na wpuszczenie, wiesz, co one zauważają po pracy, jakie są efekty, że niby nic się nie zmieniło, wiesz, niby mama dalej taka sama, nie chodzimy sobie na kawę, wiesz, nie ma jakiejś przyjaźni, ale coś jest innego między nami. I to jest to jest znak, że coś płynie. Że jest to połączenie. Tak, więc tutaj nawet nie ma, wiesz, nie trzeba na ten poziom głowy wchodzić, bo to wiesz, to jak dzisiaj zaakceptujesz, to jutro ci znowu coś głowa podpowie, że jednak tamtego nie było. I to jest takie niekończące się. A przestrzeń serca ona zawsze obejmuje. Ona się zawsze zgadza, nie? Ten drugi poziom, ten poziom mentalny i potem ten trzeci poziom, poziom ciała, to na poziomie mentalnym, jak przebudzać kobiecość, to na pewno przyjrzeć się swoim, po pierwsze poznać siebie, czyli mentalnie pracując ze świadomością i podświadomością, zrozumieć, kim ja naprawdę jestem, czego ja naprawdę pragnę, czego mi brakuje, wiesz, co powoduje, że moje serce, czy ta moja kobieca dusza odżywa, tak? Czyli tak, by zrobić trochę takiego, te soul searching, takiego poszukiwania duchowego w sobie też, takiego, no i też wiadomo, używając tego świadomości, prawda? Ale też w ogóle przyjrzeć się mechanizmom, dlaczego ja wchodzę w kontrolę, dlaczego wchodzę w wymuszanie, dlaczego wchodzę, wiesz, na przykład często jest tak, że kobiety, które są męskie, one na poziomie mentalnym mają dużo przekonań typu, nie mogę ufać mężczyznom,
Nigdy nikomu nie mogę zaufać, bo jak zaufasz, to ludzie cię wykorzystają. Albo przekonania typu muszę sobie radzić sama. Wiesz, to są wszystko mechanizmy mentalne, które powodują, że kobieta wchodzi w ten taki tryb takiego przetrwać. Tak, tak. To ja to nazywam takim rozbijaniem baniek. To trzeba wszystko sobie wypisać, przeanalizować, wiesz, bo nasze zachowanie jest zawsze tym trzecim punktem, czyli pierwsze się pojawia myśl, potem są, wiadomo, jakieś emocje, myśl lub przekonanie, emocje i potem to się przenosi na ciało i na zachowanie. Więc jeśli jestem zamkniętą, kontrolującą kobietą, no to widocznie gdzieś mam jakieś myśli, które to mi napędzają, no nie? Muszę pogrzebać trochę i tak. Tam popracować z przekonaniami, wiesz, zacząć tak te bańki trochę rozbijać, bo jak się zacznie te bańki rozbijać, to wtedy pojawia się, wiesz, świadomość, jakaś przestrzeń, tak? Wtedy to nasze wnętrze może zacząć wychodzić, bo gdzieś tu się kanał przetkał. Bo wiesz, jak my jesteśmy też na poziomie mentalnym zablokowane, no to jak tutaj ma do nas coś też dojść, no nie? No i też wszelkie prace takie typu, wiesz, medytacja, ale nie medytacja jak ogólnie jest rozumiana, tylko też trochę taka medytacja, jakiej ja uczę, bo ja od swoich tam, wiesz, ze swoich własnych też praktyk i od swoich nauczycielek zrozumiałam jedno, że medytacja trochę dla mężczyzn się różni od medytacji dla kobiet. O, ciekawe. Powiem się, że pierwszy raz o tym słyszę. To... Zapraszam cię, kiedyś nagrywałam właśnie do odsłuchania, kiedyś nagrywałam medytację live, wszystkie razem medytowałyśmy i tam to wyjaśniałam, bo wiesz co, w takiej medytacji, stricte medytacji, to no większość razy, no to była jednak, że tak powiem, wynaleziona, oznajmiona, przyniesiona przez mężczyzn, tak? I te medytacje są często o transcendencji, czyli o unoszeniu się ponad to, co jest tu, ponad ten mój syf, ponad te moje emocje. Wiesz, i to jest ciągle takie trochę uciekanie do góry i to facetom idealnie pasuje, ponieważ męska energia to jest taka typowa consciousness, taka typowa świadomość, wiesz, a my jesteśmy tu, ziemia, poród, krew, wiesz, to jest coś innego. I medytacja takiej jakie ja uczę i takie ja zapraszam kobiety, to żeby potraktować medytację jako skreowanie czasu i przestrzeni na doświadczenie siebie. Czyli siadam na poduszkę, ja mam poduszkę do medytacji, jak na nią siadam, to nie jest, że ja muszę osiągnąć stan transcendencji i się unieść na chwilę w kosmos, tak. Aczkolwiek się tak zdarzało, wiesz, 7 lat temu, jak zaczynałam swoją przygodę z medytacją, tylko doświadczyć siebie, pozwolić temu, co we mnie jest, na tu i teraz, się pojawić. I jak tak sobie z tobą posiedzisz na chwilę, to zobaczysz, że zaraz wychodzi na wierzch, nie wiem, frustracja, wychodzi zmęczenie i radość, ale wiesz, ty tego wtedy możesz świadomie doświadczyć. To tak się zaczyna podróż do siebie, do swojego wnętrza. Przez wsłuchiwanie się, co we mnie, przez pozwalanie temu być, przepływać, wiesz, doświadczanie emocji, a nie uciekać, wiesz, w górę, bo wtedy chodzisz tam w górę, ale nie jesteś w ogóle uziemiona, nie? No, także dokładnie. To jest taki poziom, że tak powiem, ten drugi, o którym mogłabym powiedzieć, wiesz, ten poziom mentalny, tak, gdzie pracujesz z świadomością, z przekonaniami, no i jeszcze jest ten poziom ciała, ale to nie wiem, czy już, wiesz, mam wszystko jechać od razu. Tak, zaraz do tego dojdziemy, tylko pozdrowię Wiolę, która jest z nami, bo się właśnie odezwała i Wiola właśnie też znakomicie wie, jak to jest bujać w obłokach i być w chmurach i niesamowitych stanów doświadczać, ale jednak kobietom jest potrzebne to uziemienie. No nie oszukujmy się, ale ono po prostu pozwala nam funkcjonować w tej rzeczywistości. I bardzo mi się podobało to, co przed chwilą powiedziałaś, bo ja też często doświadczam takich stanów, gdzie ja w ogóle jestem bardzo typowym żywiołem powietrza, że po prostu totalny chaos. I są takie momenty, że ja w tym chaosie się po prostu sama naprawdę gubię. I wszyscy mi mówią, no ale jak to, ty nie ogarniasz tego wszystkiego naraz, przecież ty jesteś powietrzem, to ty powinnaś to w mig łapać. Ale czasami jest tego jakby za dużo i jednak ten żywioł ziemi jest nam potrzebny i to po prostu osadzenie się i tak jak mówisz, pozwolenie sobie na to, że jest się takim, jakim się jest, że jest się tym chaosem nieraz czasami,
że tak. jest się po prostu tym powietrzem i że te emocje po prostu targają mną na wszystkie strony, ale ja jestem do nich absolutnie całkowicie zdystansowana. Czyli po prostu szukanie tej ciszy wewnętrznej. Tak, ale wiesz co, bo nawet bym tutaj powiedziała, pójdźmy krok dalej, bo szukanie ciszy wewnętrznej jest wspaniałe, ale z mojego doświadczenia, wiesz, bardzo małego, skromnego, bo na pewno są, wiesz, specjaliści, którzy zajmują się tymi latami, to powiem ci, że cisza i spokój często przychodzi jako taka, jako efekt praktyki czucia rzeczy. Czyli na przykład, wiesz, ludzie mi mówią, że ode mnie bije taki spokój i w ogóle. I ja tak czasami się zastanawiam, więc skąd to przyszło, bo tak nie zawsze było. I to chyba przyszło w takim momencie, kiedy ja najbardziej rozbudzałam swoją kobiecość przez praktykowanie ucieleśniania kobiecości. Co to znaczy? Emocji. Ponieważ, zobacz Natalia, te wszystkie emocje, które są w nas, które tam nam podchodzą, gdzieś, no nie, gdzieś się pojawiają. One chcą być w jakiś sposób zauważone i też poczute. Więc jak ty masz jakąś frustrację albo jakiś smutek i nie pozwalasz sobie go odczuć, dokładnie, tylko i się w ogóle, wiesz, puszczasz sobie super fajną muzykę i wszystko cool, to ten smutek wraca i robi taki recycling, bo emocja to jest energia w ruchu. I on krąży w tobie, krąży i znowu ci zaraz podbije i się będzie tak odbijało tym smutkiem, aż go w końcu przyjmiesz, poczujesz, zobaczysz, o czym to jest, pozwolisz sobie popłakać jak trzeba i ta energia się przewali. I wiesz, dopiero jak te emocje zaczynają, oczywiście zależy, bo zależy też, jakie emocje przychodzą. Czasami jak komuś odpala jakaś trauma, no to wtedy warto jest nauczyć się przepracowywać te rzeczy pod okiem specjalisty albo z asystą, tak? Ale jak na przykład nie mamy takich mocnych emocji, tylko jakieś tam emocje mniejsze się pojawiają, to fajnie jest w ogóle też zrobić sobie taki wgląd. Wiesz, jak pojawia się w tobie frustracja, to widocznie jakieś z twoich potrzeb lub pragnień są w tym momencie pogwałcone. Być może jak pojawia się jakaś tęsknota, smutek, może do czegoś tęsknisz, czegoś, co jest dla ciebie ważne, a sobie tego nie dajesz, bo się skupiasz na pracy, płaceniu rachunków i tyle. Wiesz, emocje też nie są informacje. Oczywiście. I zwłaszcza w życiu kobiety, gdzie to całe jej bogactwo jest wszystko we wnętrzu, no to jest takie, ja ci powiem, że ja mam bardzo często, jak zaczynam z dziewczynami pracować, że zaczynają ryczeć i mówią mi tak, ja ryczę już tydzień i ja nie wiem, skąd mi to leci. Wiesz, one już czasami, no czasami najdłużej chyba to się zdarzyło tydzień, a ja mówię, rycz kobieto, rycz, bo teraz jest tak długo twarda. Tak, dokładnie. To wszystko wypływa i wiesz, i powiem ci, Natalia, one potem mają inne twarze. Po prostu są jakieś miększe, takie delikatniejsze, wiesz, one są takie już uwrażliwione, więc mi się wydaje, że potem wewnętrzny spokój też przychodzi jako właśnie taka konsekwencja, wiesz, tego, że tam dużo już jednak, że tak powiem, przeczułaś, przepracowałaś i wtedy najlepsze jest to, że właśnie wtedy też możesz tak naprawdę nauczyć się, że, bo wiesz, my się często boimy emocji, że one nas porwą i w ogóle nie wiadomo, co się stanie. I ja ci powiem szybko, miałam takie jedno doświadczenie, bo one było kluczowe w moim życiu, jeśli chodzi o kobiecość. Odpaliły mnie jakieś takie doły, to było kilka lat temu, jak ja już zaczęłam ten proces, że wiesz, ja już te żadnymi technikami nie radziłam z tymi dołami. Ja już tam wszystko odpychałam, wiesz, tutaj rejki, tutaj jakieś myślę pozytywne, nic nie działało. Ja czułam, że mnie to wciągało i chyba trzeciego czy czwartego dnia, to ja normalnie czułam, jakbym leciała w jakąś studnię. Wiesz, to mnie tak wciągało i ja byłam przerażona, bo ja już, o jak z tego mogę wyjść, wiesz. Ja nie chcę tutaj depresji, bo miałam 14 lat temu depresję. Tak ja już się bałam, że po prostu mi to wraca. I powiem, że zrobiłam coś niesamowitego, ale wtedy jakby poczułam to, co mówi moje ciało i to, co czuję w środku i to mi mówiło, poczuj to. Po prostu. Pozwól sobie wjechać w ten dół. I powiem ci, jak byłam przerażona, tak pozwoliłam sobie wjechać i normalnie czułam to i tak jakby wtedy pojawiały mi się wszystkie słowa, które gdzieś tam kiedyś czytałam o kobiecości,
że kobiecość to jest też ten brud i ta ziemia i ta gleba. Mm. I wiesz, ja leciałam w to, to ja czułam, jakbym normalnie przelatywała przez jakieś, nie wiem, warstwy w glebie i coś się we mnie takiego zrobiło, że leciałam i normalnie mnie wybiło na górę. Wow. Miało na górę, to ja zrozumiałam, Boże, w tym jest moja moc, wiesz, ja sobie ze wszystkim dam radę, to no, no nie, ja po prostu wtedy poczułam moc, ogromną moc, wiesz, wow. Że to jest właśnie to, a my uciekamy od przeżywania tych rzeczy i automatycznie uciekamy od potencjalnego doświadczenia swojej własnej mocy, wiesz, no w kobiecości trzeba odwagi. Nie ma kobiecości bez odwagi, w ogóle doświadczenia życia. Dokładnie, dokładnie, pięknie to powiedziałaś. Aż musiałam to zapisać po prostu i wrzucić dziewczynom. Proszę, to jest brud i ta gleba, no. Tak. No, dokładnie. I krew, i to wszystko, jak normalnie, wiesz, kobieta rodzi, tak? To pokazuje najlepiej, to nie jest tylko, wiesz... kwiatki i wrażliwość, to jest duży aspekt, ale jest też ten drugi, to jest jak to właśnie mówią, kobieta to jest życie i śmierć, może dać życie, urodzić, ale też w niej się może ta śmierć zadziać, nie? Mm. Edytka i... mówi, że uciekamy od siebie. No właśnie, bo się boimy, więc pierwsze zaproszenie do kobiecości to by było bądź odważna po prostu. I wiesz, i mi się wydaje, że tutaj też jest warto wspomnieć o zaufaniu, bo wydaje mi się, że ty gdzieś tam też nawet widziałam, chyba coś komentowałaś o tym zaufaniu, no nie? Tak, bo ja to przerabiam teraz. To jest temat rzeka po prostu. Jak zaufać? Ja ci powiem. Jak sobie dać tę przestrzeń na to, żeby po prostu ufać życiu, że ono się potoczy tak, jak powinno, kiedy my chcemy wszystko kontrolować i znowu w tej energii męskiej jesteśmy. Właśnie, ja ci powiem, co u mnie, ja byłam strasznym kontrol freakiem, wiesz, ja myślałam 24 na dobę, ja nawet czytałam te książki typu, wiesz, jak przestać myśleć, bo ja myślałam, że mam jakieś takie, wiesz, naprawdę, jestem jakaś zaburzona. Ale to było lata temu, jak zaczynałam. I powiem ci, że dla mnie puszczenie kontroli i zaufanie to też było kosmiczne. I oczywiście przechodziłam różne fale. I na pewno mi zawsze pomagało no, to zrozumienie, że jest coś większego. Tak, no jest coś większego. Coś, co decyduje, kiedy ktoś się rodzi, kiedy ktoś umiera i tak dalej, i tak dalej. Więc albo ja, mała Madzia, będę se wszystko sama ogarniać i udowadniać temu czemuś dużemu, że ja sobie wszystko ogarnę i się spalać przy okazji. I tak mi się nie za bardzo udaje ogarnąć. Albo powiem tak, dobra, wiem, że jesteś większy, pomóż mi. I wiesz, i to był taki pierwszy chyba krok, kiedy ja zwróciłam się o pomoc. I pojawiały się problemy, pojawiały się jakieś rzeczy, z którymi ja sobie nie dawałam rady, to zaczęłam to testować w takim sensie, że zaczęłam zwracać się do, wiesz, no w moim przypadku to było bardzo do wszechświata, tak, ale to każdy tam, czy Bóg, czy wszechświat, czy jakkolwiek sobie to nazwiesz, to jest to, zaczęłam się zwracać o pomoc i zaczęłam zauważać, że naprawdę jak jest problem i jak ja zamiast rozkminiać, pójdę spać i powiem tak, proszę cię, niech mi się to rozwiązanie samo pojawi, bo ja nie ogarnę. To się pojawiają te rozwiązania. I później po kilku latach przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy ja chyba potrzebowałam jeszcze głębiej zaufać, bo zaczęły się dziać takie sytuacje, że znowu mi się zaczęło, że wiesz, ale tutaj halo, ja już bym chciała to, ja już bym chciała to. Przyszło do mnie coś takiego, co wszystko chyba zmieniło moją percepcję zaufania, bo zrozumiałam, że wcześniej ja odbierałam zaufanie jako takie, wierzę, ufam, że będzie dobrze. I jak mówisz, ufam, że wszystko będzie dobrze, no to już tutaj jest attachment, czyli to przywiązanie umysłu, że musi być dobrze, czyli jak sobie to wymyśliłaś. I dla mnie takim momentem przełomu było, kiedy zrozumiałam, że zaufanie to zaufanie, że coś się zjawi, będzie właściwe dla mnie. Czyli tu już nie ma, że dobre czy niedobre. Tak. Że to, co się zjawi, będzie dla mnie właściwe. Nawet jak to jest dziadostwo, to w jakiś sposób jest to właściwe, bo ja mam tutaj coś przerobić. I wiesz, i to jest bardzo głębokie i mi to bardzo weszło i to
spowodowało, że moje zaufanie to się po prostu rozprężyło, wiesz, z 80% do 300, jak nie więcej. I wtedy, wiesz, no zaczynasz po prostu płynąć z życiem, no. Tak, czyli pozbywamy się tych wszystkich oczekiwań, że my przecież najlepiej wiemy, jak nasze życie powinno wyglądać, co powinno być w danym momencie i po prostu jak my sobie jest wspaniale. Ja to w ogóle jestem mistrzynią kreowania, tak? Kiedyś ktoś mi mówił, że nie dość, że queen of drama, to jeszcze po prostu mistrzyni iluzji i kreacji. Ja stwarzam po prostu tysiące wersji swojej przyszłości, do żadnej się nie przywiązuję. A tak naprawdę one wszystkie mogą zaistnieć, one mają na to przestrzeń, żeby zaistnieć, ale czy one muszą zaistnieć? Czy tak naprawdę może jest któraś, która jest taką najlepszą drogą? Tak. I bardzo, bardzo pięknie to powiedziałaś, że żeby właśnie poszerzyć tę przestrzeń zaufania, że to nie zawsze musi być miłe i dobre, bo czasami trzeba przejść przez ten, no właśnie ten taki brud i czasami się troszkę przeciorać. Mi się, wiesz, niefajne rzeczy w życiu dzieją, ale one mają zawsze coś dla nas. Tak. I zawsze my wzrastamy po tym. No właśnie, dziewczyny, wy pewnie trochę coś o tym wiecie, prawda? Tak siedzicie, milczycie, nic nie pozwalacie nam mówić, ale też fajnie było, żebyście się czasami odezwały, może jakieś pytania są do gościa, bo ja tutaj bym mogła rozmawiać bardzo długo. Jeszcze taki cytat w ogóle z twój. Przebudzona kobieta wie, że jak kocha, to zasila siebie. Bardzo on do mnie trafił. No to jest to serce otwarte, nie? Tak. To jest ten poziom ciała. Masz to łono i to serce. I to jest właśnie zrozumienie, że to nie jest tak, że o, ty dajesz miłość, jak coś dostajesz i tak dalej, tylko miłość jest miłością i jak ty kochasz i dajesz miłość, to płynie i to cię po prostu ciebie zasila i to jest no super. Tak, a super. Jeszcze później... A jeszcze później powiedziałaś, bo to było w tym samym webinarze, kochać tych, którzy, bo jak już mamy to otwarte serce, prawda, no to kochamy tych, którzy najmniej na to zasługują. I to było też bardzo mocne zdanie, bo ludzie nas krzywdzą i idziemy przez to życie, mamy już swoje lata i wiele doświadczyłyśmy, i wiele doświadczamy i wiele doświadczymy. I są tacy ludzie w naszym życiu, którzy po prostu dali nam naprawdę mocno popalić. A jednak ta kobiecość to jest też to zrozumienie, że w sercu naszym jest przestrzeń i dla tych ludzi i przestrzeń właśnie na tą miłość, która płynie do nich, mimo że nie zachowali się jak powiedzmy powinni albo nie było to po prostu dla nas dobre w takim znaczeniu, prawda, że jednak była to jakaś krzywda, która została nam wyrządzona. Więc ta kobiecość jawi się jako taki niesamowity, magiczny obraz, prawda, tutaj teraz naświetliłyśmy. No i wiesz, to jest też tak, i to jest też to, że w kobiecości kocha się z poziomu serca, a nie kocha się z poziomu głowy. A wiesz, jak ty jesteś osobą duchową i wyniosłą i ci się wydaje, że masz duże serce, bo tak często mam, jak z kobietami chcę pracować, a się okaże, że one nie umią tej miłości przenieść na ziemię, czyli na tu i teraz, do osób, które są wokół, no to sorry, ale to nie jest miłość, to jest po prostu idea w twojej głowie. Wiesz, tak. Miłość się tu zadarza. Dzisiaj, tu i teraz. Z ludźmi, którzy tworzą twoją siatkę z rodziną, wiesz, i jak ty potrafisz być kochająca, miłująca i robić, wiesz, medytację dla uzdrowienia świata, a nie jesteś w stanie kochać ludzi w twoim domu albo ich objąć zrozumieniem, no to tutaj jest, wiesz, taki... Trochę dysonans pewnie. Basia ma wspaniałą córeczkę i napisała, że jak pewnie w jakiejś złości ta córeczka czasami mówi, że jej nie lubi, to ona wtedy jej odpowiada, że ja i tak cię kocham, że ja tym bardziej cię kocham, prawda? I to trochę tak jest, bo myślę, że dzieci to chyba, ja nie mam dzieci jeszcze, ale myślę, że z dziećmi to troszkę jest łatwiej, prawda? Bo jednak jest ta bezwarunkowa miłość. Ale róbmy to samo z ludźmi, którzy po prostu gdzieś tam zaleźli nam za skórę. Nie? Ja myślę, że to jest też miarą naszego człowieczeństwa i naszej kobiecości, prawda? Że my po prostu potrafimy obdarzać miłością, tą bezwarunkową kogoś, kto po prostu nie potrafi kochać, kto ma zblokowane serce, kto nas krzywdzi. Oczywiście nie pozwalając mu na to, żeby nas krzywdził, prawda? Musimy znać też te granice, że są momenty, kiedy trzeba po prostu temu powiedzieć nie i odejść, zablokować, odciąć.
i tak. pozwolić sobie na to. Poza tym, wiesz, no, kochać można zawsze, tak? Niekoniecznie dzieląc z kimś codzienność. Czyli jeśli jest ktoś, kto, wiesz, jest toksyczny, a ty nie możesz, a ty dalej kochasz tą osobę, ty dalej ją możesz kochać w sercu, ale nie znaczy, że musisz z nią żyć pod jednym dachem. Otóż to. Wiesz, to jest taka rzecz. A druga rzecz to jest też to, że no, jak masz, jak jesteś ukorzeniona w sobie, ta pierwsza, druga czakra, wiesz, jak znasz swoją wartość, wiesz, że tutaj istniejesz, masz prawo zaznaczyć granice, to też to serce twoje ono daje, ale nie pozwoli, nie pozwolisz sobie być, żeby cię ktoś, wiesz, obijał po głowie, a ty będziesz mówić, że kochasz, bo tutaj też jest kwestia tej podstawy, nie? Jak nie ma podstawy, a jest otwarte serce, no to czasami można dostać po głowie, bo wiesz, no się zatracasz, nie? Tak, bo nie ma tej równowagi, prawda? Te energie nie są zbalansowane tutaj. Słuchaj, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, Madziu, bo wspomniałaś o Inner Beauty Activation, bo może dziewczyny byłyby w jakiś sposób tym zainteresowane, to może parę słów powiesz, co to jest za program. Wiesz co, to jest metoda, którą ja teraz aplikuję po raz pierwszy w tej wirtualnej Akademii Kobiecości, bo już 2 lata teraz prawie prowadzę kursy online, takie przebudzenia kobiecości w oparciu o te 3 poziomy, a teraz to tak fajnie właśnie zebrałam wszystko w taki program, który jest bardzo praktyczny, gdzie codziennie przez 12 tygodni, 3 miesiące, kobiety są brane, to są takie tygodniowe lekcje, przez różne odsłony kobiecości i mają zadania do praktykowania, czyli nie karmimy tylko tutaj intelektu, tylko po prostu zaczynamy traktować się jako boginia. Zaczynamy robić pewne rytuały, pewne praktyki, które pozwalają nam nawiązać kontakt ze sobą. I powiem ci, że akademia się teraz zaczęła w poniedziałek i to jest niesamowite, ale po prostu to ile to jest? To 3 dni, jest środa. Ale dziewczyny, które zaczęły, wiesz, one już, jest taki wylew emocji i takiego dotknięcia siebie od wewnątrz. Przez to, że one naprawdę zaczynają te praktyki wykonywać. I ja mówię, jak ktoś te praktyki wykonuje, które ja przez wszystkie te lata zbierałam, no to nie ma możliwości, żeby się nie uaktywniła kobiecość, bo to po prostu, wiesz, no już zmieniasz sposób patrzenia na siebie, więc to jest program, który ja robię w Akademii. No dla zainteresowanych to, wiesz, zawsze mogą przyjść do mnie na stronę przestrzeńkobiet.com czy napisać mi wiadomość i ja im tam wyślę jakieś informacje. Ale to jest dla takich kobiet, które, wiesz, są zdeklarowane, że chcą, nie? Bo czasami są kobiety, które chcą się przebudzić, ale w sumie to, wiesz, nie zrobią nic w codzienności, tak. Więc samego słuchania to ci się kobiecość nie przebudzi. Wiesz, robimy praktyki, nie wiem, no, pracy z energią seksualną, czy z łonem, czy z sercem, no to trzeba usiąść i to zrobić, no. Dokładnie. Czyli można ciebie, ja tutaj właśnie wrzuciłam linka, że przestrzeń.com albo magdalenaglista.com, tak? Też rozumiem, tak, że... Taka angielska strona, ona co prawda, wiesz co, nie jest za bardzo uaktywniona, bo jakoś teraz ta przestrzeń mi się bardzo rozbujała. O, dziękuję Basiu za... Ale też, albo też na, myślę, dla zainteresowanych osób właśnie tą kobiecością, to ja bardzo dużo live'ów nagrałam na Facebooku u siebie, wiesz, czy mam bardzo dużo filmików na YouTubie z różnymi tam, wiesz, procesami, czy wprowadzeniem do budzenia kobiecości, więc tam szalej dusza, możesz, wiesz, no niech wszystko sobie oglądają i się inspirują. A powiedz mi, do tego twojego programu będzie można dołączyć w kolejnej turze i kiedy ona będzie? Wiesz co, kolejna tura, ja dzisiaj właśnie pisałam jeszcze jednej dziewczynie, bo do mnie napisała, że taki ostatni dzień, kiedy mogę kogoś puścić, to myślę, że jest tak dzisiaj maksymalnie, bo albo jutro, bo wiesz, już od poniedziałku jest kolejna lekcja, więc ja nie chcę, żeby to w jakiś sposób zaburzało całą akademię. Kolejna edycja będzie w przyszłym roku, może jakoś styczeń, luty, więc jeśli to ktoś... dołączy, tak, to może w przyszłym roku. Ale no to jest naprawdę transformujący program, bo jak tak jak mówię, no tam są po prostu kilka lat mojego mojego szukania, nie? Doświadczeń. Jestem teraz na takim etapie, bo tak jak zaczęłaś o tych ćwiczeniach mówić, to właśnie też na tą Republikę Długich Spódnic wrzucam wyzwania tygodniowe. Ostatnie, teraz w tym tygodniu jesteśmy w wyzwaniu doceniania siebie, właśnie no. zainspirowanych
ostatnią rozmową z Sylwią Kocoń, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Więc myślę, że to też wspaniałe jest, że ja mogę spotykać takie kobiety na swojej drodze, że mogę z nimi rozmawiać, że mogę się od nich przede wszystkim uczyć. Dziewczyny, czy wy macie jeszcze jakieś pytania, bo my pomału, ja już przekroczyłam w ogóle ten czas antenowy, mam nadzieję, że nas nie odetną, że nie dostanę jakiejś kary i jakiegoś rachunku w dolarach po prostu gigantycznego, bo nie wiem jak to spłacę. Dziewczyny, czy pojawiały wam się jakieś pytania w tym momencie jeszcze do Madzi? Wiesz co, jak one mają, właśnie jak dziewczyny mają czas, to niech napiszą, ale ja w takim razie mogę je zainspirować do tego, by co jakiś czas rano zadały sobie pytanie, co bym dzisiaj zrobiła dla siebie, gdybym się czuła jak bogini. A, świetne, świetne. Albo wiesz, zrobić sobie takie wyzwanie, co byś zrobiła i to robisz. Wiesz, nie wiem, miałabym kąpiel, poszłabym na masaż, kupiłabym sobie złotą filiżankę, wiesz, cokolwiek, nie, takiego. Co, jak bym się dzisiaj traktowała, co bym dla siebie zrobiła? Ja czasami robię takie wyzwania właśnie bogini i to jest niesamowite, bo naprawdę to działa, bo to jest kwestia zrobienia czegoś inaczej niż do tej pory, tak, nie? Tak, poczucia, typu właśnie ty mówisz bardzo dużo o tym, że my musimy, bo kobieta odczuwa, czyli my musimy wejść w tą... to odczuwanie i też tą medytację, którą zrobiłaś wtedy na webinarze, ona była znakomita, bo wiadomo, teraz nie mamy na to czasu, ale... Cześć, jest... Monika! No, Monika jakaś dołączyła do nas. Fajnie, dziewczyny, piszcie tutaj, bo jeszcze przeciągniemy trochę ten czas. I to jest właśnie to, co mówisz, że trzeba poczuć się, prawda? Tak. Poczuć się po prostu. Wiola pisze, pięknie, nie? Poczuć się tą boginią. I to jest też fajny pomysł na to, żeby robić sobie te drobne rzeczy, które powodują, że ja się tą boginią czuję. No i to jest gromadzenie tej energii, prawda? Uwalnianie jej, jakby jeszcze... To jest później już tak, jak taka lawina, że nie wstaję rano i nie czuję się jak kopciuch, tylko wstaję rano i czuję się jak ta piękna kobieta i ta piękna bogini. Dokładnie, wiesz, ja to jest wszystko, to jest, nie wiem, kupienie sobie takiej pościeli, o jakiej marzysz, kupienie sobie, wiesz, majtek czy bielizny, wiesz, z najlepszej bawełny, a nie jakichś syntetyków sztucznych. To są takie małe rzeczy, które bogini by chciała na swoim ciele, o, wiesz, z jakich kubków chcesz pić, z jakich talerzy chcesz jeść, no, czym się chcesz otaczać, wiesz, to są takie małe rzeczy, które naprawdę... powoli zmieniają sposób, w jakim my postrzegamy siebie, czyli nie jakiś kopciuszek, tak, albo jakaś tam, o, nie powinnam się rozpieszczać, tylko po prostu kalender zasługuje na to. Ja, kreatorka życia, no wiesz, no ludzie się traktują tak, jak ty traktujesz siebie, więc naprawdę jest warto zmienić sposób traktowania siebie na dużo lepszy. Tak, ale w taki zdrowy sposób, prawda, żeby nie przechodzić znowu skrajność i nie skakać z kolei w tą stronę, gdzie ja po prostu, bo ja miałam takie etapy, że jak już się tak gdzieś tam zaczęłam odkrywać tą kobiecość, to wtedy pozwalałam sobie na wszystko. Wszystko miało być najdroższe, najlepsze. Mhm. Po prostu par butów, no to cała masa. I to też nie o to chodzi, bo trzeba sobie zadać pytanie, czego ja tak potrzebuję. Tak, to jest takie, wiesz, bardziej nie automatyczne kupowanie, tylko takie świadome, że robię coś i ja czuję, jak się czuję, gdy to mam, albo doświadczam, jak się czuję, gdy otaczam się takimi rzeczami. No kurczę, dobrze mi w tej, wiesz, w tej pościeli, która jest, nie wiem, tam z egipskiej bawełny, a nie na przykład sztuczna. Wiesz, takie, to nie chodzi o ilość. Tak, jak tylko o jakość. Tak. To naprawdę ci dużo nie trzeba. I to myślę, że też jest ważne, bo zaczynamy przekierowywać, to jest takie uczenie się przekierowywania uwagi, prawda, że przekierowujemy ją na takie drobne rzeczy, że tak jak mówisz, że zaczynam się cieszyć z tego, że piję herbatę w moim ulubionym kubeczku, że patrzę przez okno, że dostrzegam za tym oknem, na przykład, że na tym drzewku wylądował ptaszek. I to jest chwila tylko dla mnie, odrzucam ten cały natłok myśli, praca, zadania, maile, muszę pobiec, muszę zrobić. Ja w ogóle tutaj zrobię małą dygresję. Kobiety, które mają dzieci, ja was podziwiam. Jesteście niesamowite, jesteście wspaniałe i nie wiem, jak wy ogarniacie rzeczywistość, bo ja jestem sama jedna i ja ledwo ogarniam siebie, więc to taka mała dygresja dla kobiet, które mają dzieci, na przykład między innymi Basia czy Edytka, które tutaj z nami są. I to wracając do tego, co mówiłam, przekierowywanie tej uwagi, ono właśnie uczy nas tej uwagi na co dzień, w tych takich drobiazgach.
Więc myślę, że super praktyka. Tak, dokładnie. To jest najważniejsze, wiesz, żeby się umieć rozpieszczać i być obecną, wiesz, w życiu, w ogóle w przyjemności, żeby, wiesz, w takich momentach ty jesteś nagle w stanie być wdzięczna i im bardziej jesteś wdzięczna, tym więcej przychodzi, no, wiesz, a nie wchodzić w ten tryb, wiesz, operowanie zadania, bo tam nie ma głębi, a kobieta jest o głębi. Dokładnie. Całym Dokładnie. Szacunkiem, z całym Edytka szacunkiem napisała. Energii. Tak, dokładnie. Edytka napisała pięknie, kiedy stajesz się tą, która tańczy w lekkości przepływu życia. Ja to jeszcze raz wrzucę, bo bardzo mi się spodobało to, bo tutaj jest właśnie też ta mowa o tym zaufaniu, prawda? I tym płynięciu. Tak, dokładnie. O tym, że wszystko jest właściwe, życie nas wspiera i wiesz, życie nam daje wspaniałe doświadczenia, tylko zazwyczaj życie daje nam to, czego to jest dobre dla naszej duszy, ale niedobre dla naszego umysłu, wiesz? I to dlatego to jest problem czasami. Więc wiesz, a to życie na to nie zgadzamy się na to, prawda? Ale nie zgadzamy się na to, prawda? Nie zgadzamy się na to, żeby cierpieć. My chcemy, żeby było cały czas dobrze. Ja też. A życie mówi tak, no wiesz, nie po to, żeś ty tutaj przyszedł na ten świat, żebym ja ci ego, wiesz, usatysfakcjonował, nie? Tylko dusza przychodzi, żeby wzrosnąć i ona musi pewne rzeczy doświadczyć, a my byśmy chciały, wiesz, wszystko od linijki, nie? No ale to wtedy nie byłoby tego wzrostu. No ego jest straszne, ono wiadomo, że jest stworzone w pewien sposób, żeby nas chronić, ale ono po prostu nas czasami wpędza w bardzo niedobre momenty, prawda? Bo zaczynamy, tak jak mówisz, mamy jakąś potrzebę wielkości, jakąś potrzebę, żeby było cały czas fajnie, jakieś oczekiwania pojawiają się wobec ludzi, które nas powodują, że jest nam niewygodnie, prawda? Bo przecież nie jest tak, jakbyśmy chcieli. No, ego to jest twór, z którego trzeba się na pewno wyzwolić, co nie jest takie proste. No nie jest proste, ale wiesz, to wyzwolić to nawet my się nie wyzwolimy, bo ego będzie zawsze tak, w nas. No dokładnie. Nie tylko nauczyć, tak jakby obserwować, wiesz, no tak samo jak obserwujesz, że jednego dnia świeci słońce, drugiego pada deszcz, to tak samo w sobie, wiesz, obserwujesz stany, kiedy twoja dusza tańczy, bo jesteś szczęśliwa, a widzisz takie stany, kiedy, wiesz, włącza ci się ego i ty też tutaj możesz to zauważyć, no to zauważenie jest kluczem, nie? A nie tak. Wchodzić i pozwolić się temu porwać, bo to tak samo jakbyś, wiesz, pozwalała się porwać deszczowi i miała depresję, wiesz, 20 stopnia, bo pada, nie? No sorry, no pada, no po prostu, czy świeci słońce, ale to ja nie wejdę w to i tak samo chyba właśnie no trzeba po prostu być uważną i schodzić do poziomu serca, do poziomu czucia, do poziomu ciała, a nie, wiesz, lawirować tam w tych mentalno, wiesz, wysokich cały czas wibracjach, bo życie jest tu i teraz. Wczoraj rozmawiałam z taką, dokładnie, życie jest tu i teraz. Wczoraj rozmawiałam tak, z taką panią, która pracuje w hospicjum i ona mi powiedziała, że w tym hospicjum znalazła bardzo dużo życia, bo oni dokładnie żyją tam w tu i teraz. I oni cieszą się wszystkim, oni się cieszą tą herbatą, tym padającym deszczem, tym kwiatkiem za oknem, ptaszkiem, który przyleciał. I tam jest, ona mi powiedziała, że ona tam chodzi po życie, do śmierci poszła po życie. A dzisiaj czytałam taki tekst tekstualny właśnie związany z tym, jakbyśmy żyły, gdyby to był ostatni dzień naszego życia, co byśmy zrobiły, prawda? Bo nam się wydaje, że jeszcze tak dużo jest przed nami. Dokładnie, a to jest, wiesz co, to jest niesamowite, bo ja miałam kilka miesięcy temu sytuację, gdzie właśnie nagle wylądowałam w szpitalu i byłam na badaniach, które trwają kilka dni i to były badania na coś, co jeśli by wyszło, że to mam, to była szansa, że to jest niewyleczalne. Ojej. I coś, co ogólnie zna, co zmarła moja mama, więc wiesz, ja miałam przez 3 dni kwestię życia i śmierci. Życia i śmierci, wiesz, ja po prostu, ja naprawdę nie wiedziałam, co się stanie za te 3 dni, co ja się dowiem. I powiem ci, że przez te 3 dni, Jezus, to ja zauważałam tyle rzeczy. Ja byłam wdzięczna za to, że na parapet te ptaki przylatywały, wieże się działy. I to było dla mnie piękne, że słońce wschodzi, to było dla mnie piękne. Wszystko było dla mnie piękne. Wszystko było piękne. Życie weryfikuje. I potem, wiesz, wszystko się dobrze rozwiązało, ułożyło, ale ja wróciłam do życia z
taką ogromną wdzięcznością za wszystko, ale wiesz, nawet w problemach to ja zawsze widzę coś, za co jestem wdzięczna, bo to jednak czasami takie doświadczenia są nam potrzebne, żeby, no żeby nas otrząść, tak, z jakiegoś takiego właśnie, wiesz, życia w jakiejś takiej nie wiadomo czym. Więc to takim, jest naprawdę... W takim kołowrotku, prawda, bo my wpadamy gdzieś tam później już, zaczyna nami rządzić stres. Ja mam, tutaj jest jakby największy problem, że po prostu stres powoduje takie zaciśnięcie się gardła, czyli tutaj czakra gardła po prostu jest momentalnie, prawda, zblokowana i zaciśnięcie się tutaj nie w pozycji tutaj splotu słonecznego. Tak. I ten stres, i właśnie też szukam różnych metod i medytuję i tam trochę z ruchem, żeby ten stres po prostu nie odłączał nas od tej kobiecości, od tej siły, która jest w nas i od tego, jeszcze raz powtórzę, co powiedziałaś, od tego zaufania. Mm. I to jest ta siła, to jest ta moc, prawda? To jest ta prawda o kobiecie. Dokładnie. A wiesz, jak masz takie sytuacje, gdzie ci powracają właśnie jakieś stresy, to też warto sobie zobaczyć na przyczynę tego. Bo często w naszej podświadomości jest jakaś praprzyczyna problemu, który nam odpala cały czas. I dopóki my do tej praprzyczyny nie wrócimy na poziomie podświadomym i jej nie uwolnimy, no to jest ten taki, wiesz, naszyjnik łańcuszków, gdzie za każdym razem jak nam odpala, kolejna perełka na naszyjniku się dokłada. I wtedy się robi z tego cały taki gestalt, gdzie my mamy jakąś emocję i to się nam cyklicznie przydarza, wiesz? I często w pracy właśnie takiej na podświadomości znajdujesz tą praprzyczynę, jak ją uwolnisz, tak, to wtedy wszystkie te sytuacje, one już na poziomie podświadomym się czyszczą, poza tym w przyszłości to już ci nie musi odpalać. Bo ci tylko dlatego, że się zagnieździło tam, wiesz, no w podświadomości, no nie, to ogólnie wiesz, o, to jest kolejny, wiesz, to jest temat na kolejny live, bo... No dzisiaj poruszyłyśmy całą masę, ja czuję, że powinnyśmy kończyć. Dziewczyny, czy wspaniałe kobiety, które jesteście z nami, w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście, że tak gdzieś tam śledzicie te moje live'y, bo na pewno tutaj Madzie to znacie znakomicie, bo tutaj widzę dużo twoich jest znajomych. No, tak, i ja oczywiście odsyłam do Przestrzeni Kobiet na Facebooku, odsyłam tutaj, jeżeli chcecie też mieć kontakt z Magdą, to zachęcam do odwiedzenia jej strony przestrzeńkobiet.com albo magdalenaglista.com, to jest po angielsku strona, tak? Tylko na Przestrzeni Kobiet, jak się zapiszą na przykład na newsletter, to dostaną fajną medytację na akceptację siebie, więc zawsze bonus. Super, świetnie, no. I słuchajcie, też zachęcam do polajkowania Republiki Długich Spódnic, do śledzenia, bo ja tam wylewam wszystkie moje frustracje, żale, ale w taki czasem żartobliwy sposób, więc dzielę się tam sobą. I też zachęcam, bo jest i Republika, czyli fanpage, i jest też grupa Republika, a to już jest też w ogóle fantastyczne miejsce, bo tam jest dużo cudownych kobiet i to jest przestrzeń, w której my odkrywamy z kolei nie tylko tą drogę do wewnętrznej kobiecości, dzielimy się jakimiś tekstami swoimi, cudzymi, ale ja chcę położyć tutaj duży nacisk na twórczość, na uwolnienie blokad związanych właśnie z twórczością, bo ja jestem artystką i jest to połączone po prostu, więc nie ma pytań do Madzi, a ja bym tak mogła z tobą rozmawiać. Też się kończyć nie chcę, co nie? No dokładnie, kończyć się nie chcę, więc jeszcze może damy chwilkę dziewczynom, jak się jeszcze jakieś pytanie pojawi, to Madzia z chęcią odpowie. No ja ciebie śledzę, Madziu, będę cię wspierać w tym twoim rozwoju, bo robisz naprawdę bardzo dobrą robotę dla nas wszystkich. Dla mnie, mówię to całkowicie z serca, naprawdę bardzo dużo się od ciebie uczę i to, co do mnie mówisz, to ze mną naprawdę niesamowicie rezonuje, więc ja jestem tutaj na pewno twoją fanką, będę cię wspierać, będę cię śledzić, będę te twoje rzeczy, kiedy live z Natalią, nie wiem, Edyta, będę cię na pewno tutaj wspierać, śledzić i cię po prostu na tej naszej grupie promować też. Dzięki. Z mojej strony. Bardzo ci dziękuję. Ja tylko chciałam właśnie wspomnieć, bo mówisz, że jak ja coś mówię, to ty to czujesz. Wiesz, ja czasami mówię, że jak ja mówię, to zawsze w tych kobietach, które mnie słuchają, to ja mówię do tej kobiety w tej kobiecie. Tak. I
jeszcze słyszy, wiesz? Nawet jak głowa nie słyszy, albo tak. głowa kwestionuje, to ja wiem, że ta kobieta w tobie, ona to słyszy. Tak. Ja się tutaj tak. z tym łączę. Dokładnie, ale powiem ci, że ja to czuję, ale nie na poziomie mentalnym. Ja zresztą przed tą rozmową i przed każdą moją rozmową zawsze oddaję to przewodnictwo, żeby to, co my mamy do powiedzenia, bo ja się jeszcze strasznie krępuję mówić, dlatego Edyta to jest w ogóle moje duże wsparcie. Wiola zresztą też widzę, że są z nami i Basia też jest z nami. One mnie zachęcają do tego, żeby po prostu gdzieś odważyć się i zrobić takiego live'a, ale póki co jest mi łatwiej zapraszać kobiety, które mają więcej do powiedzenia, bo ty akurat, Magdo, bardzo, bardzo właśnie ze mną rezonujesz, to, że mówisz z pozycji serca, ale mówisz też o łonie, o łonie, które ostatnio powiedziałaś właśnie przepięknie o tym łonie i to do mnie przemówiło, że do niego trzeba mówić, że je trzeba przytulać. Tak. Trzeba zwrócić uwagę, no nie? Bo jak nie zwracamy, jak czemuś nie dajemy uwagi, to tam się nic nie dzieje. Im bardziej dajemy czemuś uwagę, a myśli są energią, to zaczyna tam krążyć, wiesz, zaczyna się coś dziać, zaczyna to w pewnym momencie łono pulsować. I tam dopiero można czuć kobiecość, wiesz, jak ta energia kundalini na przykład ci się obudzi. Wiesz, jak to zaczyna płynąć, jak energia seksualna, to w ogóle jest, wiesz, to są tak wspaniałe doznania, że i mi się marzy, żeby jak najwięcej kobiet dotykało właśnie tego, co tam płynie, no nie? A nie, wiesz, czuło jakieś takie odcięcie i myślało tylko o łonie, wiesz, jak przychodzi okres, a, bo przyszedł okres. Jak kobiety zaczynają tak. pracować z łonem, to uwierz mi, one się nie mogą doczekać kolejnego okresu. To się zmienia po pracy z łonem. Tak, bo powiedziałaś też gdzieś na jakimś swoim filmiku, że nawet bóle ustępują. Że nawet co? Że nawet bóle są w stanie ustąpić, że jak się zaczyna rozpoznawać ten swój cykl i go dobrze rozumieć, to może nawet te wszystkie takie bolesne, prawda? Bo wiesz co, te PMS-y i te bolesne, w moim doświadczeniu, te wszystkie boleści menstruacyjne, to był w moim przypadku, ja miałam straszne PMS-y, straszne boleści, to było odzwierciedlenie mojego kontaktu zerowego z kobiecością. Im więcej, ja pamiętam raz, bo ja miałam straszne PMS-y w autobusie jadąc do londyńskiego City, to ja tego nigdy nie zapomnę, rozpłakałam się, bo mnie tak bolało i wiesz, ja byłam po 2 tygodniach PMS-u, jechałam do pracy i zapytałam się, czemu ty mi to robisz, wiesz, już tak jakbym do tego łona mówiła, czy tam do tej mojej macicy, a tam mi po prostu, tam tylko usłyszałam coś takiego, taki wewnętrzny głos, który mówi tak, bo ty żyjesz w odcięciu ode mnie. A, popatrz. Wiesz, i zawsze jest tak, że jak my pytamy się wewnętrznie, to się pojawia odpowiedź i to było dla mnie takie, że jak, wiesz, ja to zaczęłam sobie rozkminiać i potem zaczęłam się interesować tą pracą z łonem i potem się wszystko, najpierw po jakimś okresie całkowicie zanikły te PMS-y, teraz to mam pół dnia może, że jestem jakaś poddenerwowana, czy tam mam parcie na słodkie, a menstruacja to w ogóle przychodzi, wiesz, ja nigdy nie wiem, bo kiedyś to były te bóle, a to teraz tak wjeżdża po cichutku, wiesz, po prostu jest, no, to jest naprawdę odzwierciedlenie. Można pokochać tę swoją kobiecość, prawda? Zaakceptować ją i w tym momencie się zaczyna po prostu nawet cykl stabilizować, zmieniać, tak? Bo jest to połączenie ze sobą, a przecież ciało nam cały czas mówi, co jest nie tak, jakie partie, prawda? Jak boli w jakiejś części ciała, to trzeba się zainteresować, co ta część oznacza, o co chodzi. Dlaczego mnie boli tutaj na przykład splot słoneczny, dlaczego mnie boli tu podbrzusze, dlaczego na przykład często mam blokady w okolicach tutaj odcinka piersiowego w kręgosłupie, tak? No, ciało mówi cały czas, ciało pokazuje. Ono ci na złość nie chce zrobić, nie? Ono cię prowadzi, tylko jak my szukamy rozwiązań tu, a nie patrzymy tu, no to wtedy wiesz, ciało sobie cierpi, a my tam gdzieś jesteśmy, wiesz, w różnych ideach, nie, pochłonięte przez idee i koncepty jakieś. Czyli jeszcze raz reasumując, po prostu przekierowanie do wnętrza, przekierowanie uważności. Zejście tego poziomu, ja to zawsze mówię, tutaj męskie, a kobiece to wiesz, od szyi w dół, nie? Po prostu przy tym, być przy sercu, być przy łonie, wiesz, być przy takiej zauważaniu swojego ciała po prostu, wiesz, masowaniu tego ciała, oglądaniu tego ciała, tak zauważeniu go.
Nie ocena, jak wygląda, tylko wiesz, jakbyś miała malutkiego noworodka, który się urodził, to nie będziesz mówić, o Jezus, jakie on ma brzydkie nogi, nie? Tylko po prostu jest zachwycona. To ty Tak. Na siebie. Zerkam jeszcze na kartkę, czy mogę cię jeszcze o coś zahaczyć, bo dziewczyny nie chcą pisać. Jeśli ktoś pyta, to będziemy drugą godzinę normalnie rozmawiać. Bo to jest temat, wiesz. No właśnie, to jest temat rzeka. No to może zostawimy po prostu parę rzeczy na jakiegoś następnego live'a, bo może porozmawiamy o mężczyznach, bo myślę, że też warto byłoby, bo ta Republika Długich Spódnic to nie jest absolutnie feminizm, prawda? To nie jest, ja uważam, że mężczyźni są nam bardzo potrzebni i też właśnie to, co ty powiedziałaś, że to musi pójść po prostu w połączeniu. I ja muszę znaleźć w sobie tego mężczyznę i go pokochać i tę energię męską po prostu zbalansować i ją zaakceptować. Tak. I jeszcze właśnie odnośnie tego ci szybko powiem, że wpadła na taki pomysł tutaj osobiście w swoim domu, że dla męskiej energii stworzę PDF z instrukcją dla mężczyzn, instrukcją podstawową obsługi kobiety. To tutaj chodzi potrzeba, że trzeba. My tam różne tematy. Ja pisałam dzisiaj o tym newslettera i oczywiście, wiesz, oprócz moich tam wskazówek będę też brać od dziewczyn ich wskazówki. Także fajnie by było, jakbyśmy stworzyły jakiś obszerny PDF na ten temat. Oczywiście nie jak to, wiesz, na tych śmiesznych demotywatorach, bo jest takie śmieszne zdjęcie, ale takie po prostu podstawowe rzeczy, bo wiesz, no my kobiety potrzebujemy czasami czegoś innego, a jak facet na to patrzy ze swojej męskiej perspektywy, to on to daje nam po męskiemu. I wiesz, trzeba znaleźć to takie no, porozumienie, że jak ja robię to, to wtedy zrób to, proszę, nie? Taki prosty dokładnie. Dokładnie, to jest świetny pomysł. Dziewczyny, co wy o tym sądzicie? No ja jestem za, obiema rękoma, ja jestem za. Piszcie, wiesz, ja dzisiaj wysłałam newsletter, wiesz, napisałam mojego maila, żeby jak coś to do mnie pisać i tworzyć i po prostu się to bezpłatnie udostępni, wiesz, jak największej ilości facetów, nie? Niech się uda. Ja jestem za, ale wiesz, to powinno działać trochę w dwie strony, bo my się też tych mężczyzn powinnyśmy uczyć, bo ja się na przykład ostatnio przyłapałam na tym, że gdzieś tam miałam jakiś taki gorszy czas i napisałam do mojego przyjaciela, że proszę go o rozmowę i on po prostu, on mi zadał pytanie, ale o czym ty chcesz rozmawiać? I słuchaj, ja to potraktowałam jako po prostu totalne odtrącenie, że on nie chce ze mną rozmawiać, że on mi po prostu dał w tym momencie kosza, że on nie zrozumiał mojej potrzeby, która przecież płynęła z serca. I Justyna pisze, że facetom to się przyda. No pewnie, że się przyda, Justynko. I wiesz, i od razu po prostu, on jeszcze napisał parę bardzo mądrych rzeczy do mnie. Powiedział, że zadał mi to pytanie świadomie i był ciekawy, czy ja świadomie po prostu wiedziałam, z czego ta potrzeba płynie. Tak, pięknie on to piękną rzecz zrobił. Piękną, prawda? Bo on wyszedł z linearności, wiesz, mężczyzna jest linearny, kobieta jest, wiesz, tak, no nie? Dlatego my się uzupełniamy, bo jak kobieta jest za bardzo tak i lata na prawo i lewo i się rozpływa, to on ją może przywołać do pionu takim pytaniem. On ci piękną rzecz zrobił i właśnie wiesz, ja to piękną rzecz powiedział, ale zanim ja się zorientowałam, to oczywiście wiesz, najpierw był foch, później było takie, ale jak to on nie chce ze mną rozmawiać, a ja jestem przecież taka biedna i ja potrzebuję w tym momencie wsparcia, niech mnie ktoś przytuli. Ale to trwało chwilę, bo dosyć szybko złapałam ten pion i zrozumiałam, że intencja, która płynęła, nie była dobra, bo ta intencja to nie była chęć po prostu porozmawiania z nim i wymienienia, tylko to była intencja właśnie weź mnie, kurczę, przytul. Tak, to byśmy musiały tak prosto powiedzieć, wiesz, weź mnie, kurczę, przytul. I tak trzeba mówić, bo to jest zadaniowe wtedy, wiesz, a jak ty mówisz porozmawiać, to tak jest w ogóle... Nie, weź mnie, przytul. Zrób to jest takie zadaniowe, no. I wiesz, mężczyzna to może zrozumieć, a kobieta jak będzie swoją kobiecą energią coś sugerowała, to się nie doczekasz. To się nie doczekasz. Trzeba prosto.
Ja czasami też właśnie uczę na jakichś kursach, jak to zawsze to wplatam ten kawałek i tam na YouTubie też są jakieś właśnie nagrania, ale no jest coraz więcej, całe szczęście, takich specjalistów, którzy zajmują się też przebudzeniem męskiej energii, więc ja mam nadzieję, że się w końcu sparuję, wiesz, tak zawodowo z taką osobą. Super, życzę ci. Prowadzić, wiesz, po prostu profesjonalnie jakiś taki warsztat, bo już mi dużo kobiet o to pyta, żeby poprowadzić warsztat dla par, no nie, albo dla właśnie, wiesz, dwóch stron naraz, żeby i mężczyzna mógł o kobiecie, i kobieta mogła ogarnąć no to męskie, bo jak już ogarniesz to, jak to się, z czym to się je, to ci jest łatwiej trafić, nie? Dokładnie. No to pomysł jest świetny, bo to musi się uzupełnić, prawda? My nie możemy tylko wychodzić na ulicę i krzyczeć o tym, że jesteśmy kobietami i żądamy naszych praw, tylko po prostu musimy być naprawdę świadome, z czego to płynie i jak się ma to w stosunku do energii męskiej, nie? Do męskości, żeby tych mężczyzn nie tłamsić, nie kastrować. Nie, to absolutnie nie wolno. Wiesz, jak chcesz się przebudzić jako kobieta, to musisz zauważyć mężczyznę w mężczyźnie i uszanować to. Tak. Nie? I wiesz, i podejść do tego, jak się podchodzi do lwa, no. Pięknie powiedziane. W ogóle nie mam ochoty kończyć, ale chyba musimy, bo ja dostanę jakąś karę za przekroczenie limitu dwukrotnie. Ja jeszcze w ogóle mam dzisiaj, wiesz, sesję zaraz. No to super. No to ja ci bardzo dziękuję, Madziu, i wam wszystkim dziewczyny, że byłyście z nami, że wytrwałyście do końca, bo widzę, że tutaj ta liczba uczestniczek się nie zmniejszyła, tylko nieznacznie. Odsyłam na Facebooku do Przestrzeni Kobiet, którą prowadzi Madzia, przestrzeńkobiet.com, też jej stronę internetową i jeszcze raz stronę internetową, która jest w języku angielskim, i zachęcam do dołączenia do Republiki Długich Spódnic. Będzie mi strasznie miło mi patrzeć, jak mi ta Republika rośnie, jak jesteście ze mną, jak mnie tam wspieracie, jak piszecie, lajkujecie, komentujecie. I ja po prostu, to ja robię to po prostu dla was, dla siebie też i dla fanu, i dla tej właśnie przestrzeni kobiecości, żebyśmy mogły ją odkrywać, żebyśmy mogły tą wewnętrzną moc po prostu dalej znajdować drogę do tej mocy. Wspaniale, ja ci też gratuluję w ogóle tego pomysłu i tego, że to robisz, bo wiesz, to jest naprawdę wspaniała rzecz i ci chciałam powiedzieć, że ty masz niesamowity ten akcent. Ja bym słuchać, bo to jest takie pieszczące dla ucha, jak ktoś ma takie delikatne, no, tak, naprawdę, tak, bardzo tak, fajne. Tak, dziękuję tak, ci bardzo. Wiesz, twoja przestrzeń spódnic tam rośnie i puchnie i się rozprzestrzenia na cały świat. Dziękuję ci bardzo i oczywiście życzę tobie to samo, ale ty masz taką siłę i taką mądrość i taką też ciszę, bo to nie jest takie rozlatanie, rozbieganie i słowotok, tylko to jest po prostu konkretnie płynąca wiedza, więc też ci życzę, żeby to po prostu rosło i żebyś przyciągała coraz więcej kobiet, które chcą znaleźć właśnie wewnętrzną moc. Tego ci życzę, dziękuję ci z całego serca za rozmowę. Też. Ściskam się serdecznie. Dziewczyny, pozdrawiam was i do zobaczenia na jakimś następnym live'ie. Pa, pa. Cześć. Pa. Pa.